Dzień dobry, dzień dobry. Nadmiar cukinii? Ktoś ma? Narzekacie, że macie nadmiar cukinii? Od przybytku głowa nie boli. Dzisiaj robimy placki z cukinii, z marchewką, z serem. Będą przepyszne. Zobaczcie, moje cukinie obrywam praktycznie, można powiedzieć, każdego dnia. I każdego dnia codziennie jest ich więcej. Więc warto znać dużo przepisów na to, żeby cukinie wykorzystać. Na moim kanale znajdziecie już mnóstwo przepisów na przetwory, na placki z cukinii. Na blogu macie nawet przepis na chleb z cukinii. Także wykorzystujcie te wszystkie przepisy, bo cukinia jest bardzo zdrowa i bardzo dużo mamy jej w ogrodzie. Chodźcie gotować. Do placków z cukinii, z marchewką nadają się zarówno cukinie te takie malutkie, które dopiero rosną na cukiniach, jak i te właśnie, tak jak moja, już lekko przejrzałe. Z tymi mamy troszeczkę więcej pracy, bo musimy je przede wszystkim pozbawić tych wszystkich środków. Jeżeli macie takie młodziuteńkie cukinie, to ten środek też się nadaje, ale jak nie lubicie tych małych pesteczek, to też możecie je usunąć. Cukinia, jeżeli ją dotkniemy tak paznokciem i delikatnie wbijając nam się ta skórka przebija, to oznacza, że cukinię możemy śmiało zużyć razem ze skórką, a jeżeli skórka jest nieco twardsza, to lepiej ją usunąć. Co teraz będę robiła? Do miski skroję sobie całą cukinię. Ta cukinia tak na oko ma niecały kilogram i będę ją szatkowała na grubych oczkach. Jak tylko wrócę do domu, od razu pakuję malakser i przywożę go z powrotem na działkę, ponieważ to już jest trzeci przepis, który tutaj robię i za każdym razem, jak zaczynam trzeć na tarce, to sobie przypominam, że miałam zabrać malakser. W malakserze oczywiście taka praca idzie chwila, moment. A że przed nami mnóstwo przetworów, które za chwileczkę będziemy robić z ogródka, to trzeba tutaj się w sprzęt uzbroić. Słuchajcie, cukinia generalnie jest zbudowana w większości z wody. Jeżeli chcecie mieć placki z cukinii takie fajne, chrupiące z patelni, no to musimy tej wody się z cukinii pozbyć, więc jak teraz widzicie, trę sobie cukinię, to od razu ją sobie posolę. Sól za chwileczkę spowoduje, że cukinia stanie się szklista i już będzie puszczała wodę, którą będziemy odsączać. Na moim kanale znajdziecie już mnóstwo przepisów na cukinię, zarówno na przetwory z cukinii, jak i też placki, gofry. O, właśnie, niedawno dodawałam na Instagrama Wam do relacji przypominajkę z goframi i mój synek akurat jadł te gofry na śniadanie i powiedział: mamusiu, one są 10 na 10, więc koniecznie musicie wypróbować tamten przepis. Jak widzicie, skórka z tej mojej cukinii jest dość twarda, więc ją usuwam. Jeżeli nie chce się tak łatwo poddać na tarce, to znaczy, że nie ma sensu jej tam za dużo do środka dawać. Cukinię mam już startą. Jak widzieliście wcześniej, posypałam trochę solą. Ona teraz się ładnie zmoży. Już tutaj zaczyna robić się szklista. Tak właśnie ma być. Za chwileczkę wypuści tutaj mnóstwo wody, którą będziemy odciskać. Także postawię sobie cukinię tutaj na boczek i zabiorę się za przygotowanie reszty składników. Ponieważ to są cukinie z marchewkami, no to lecimy i będziemy trzeć marchewkę. Marchewki nie dokładam tam na razie do cukinii, ponieważ ona nie ma się zmorzyć. Ona tutaj ma być taka fajna, chrupiąca. Jeżeli Wasze dzieci bądź domownicy nie chcą jeść takich dużych kawałków marchewki, no to możecie zetrzeć na mniejszych oczkach. Ja chcę, żeby marchewka tutaj była wyraźnie widoczna, więc trę ją na tej dużej tarce jarzynowej. Ta marchewka, którą tutaj widzicie, to jest w ogóle marchewka, którą dosiewałam zaraz po bobie i zobaczcie, jak już ładnie podrosła. A jak wygląda marchewka w ogóle wysiana z wiosny, to już nie wiem, czy widzieliście, ale pokazywałam na filmikach jakieś 2 tygodnie temu. Także możecie przejść na spacerek po ogródku warzywnym, żeby zobaczyć, jak tam wszystko u mnie rośnie. Dzisiaj jeszcze będę nagrywała dla Was odcinek o tym, jak zadbać o pomidory w lipcu, pod koniec lipca, co tam należy zrobić. Także jeżeli macie swoje ogródki, to zachęcam do tego, żeby sobie pooglądać co nieco jeszcze oprócz gotowania na moim kanale.
Marchewkę mam już startą, teraz wezmę się za czosnek. Czosnek można wydusić przez praskę, ale ja zdecydowanie wolę, jak ten czosnek jest posiekany w taką bardzo drobniutką kosteczkę. Dzięki temu, jak jemy sobie te placki z cukinii, to tak fajnie jest on wyczuwalny. Placki z cukinii świetnie smakują z dodatkiem sosu czosnkowego, więc jeżeli lubicie, to możecie go też sobie do tych placków z cukinii pododawać. Placki z cukinii też można sobie jeść na przykład z serkiem chrzanowym, z dodatkiem łososia, albo jakieś tam serki inne z dodatkiem wędzonej szynki. Tych dodatków do placków może być naprawdę całkiem sporo. A moje dzieci najbardziej lubią jeść placki z cukinii razem z cukrem, tak jak placki ziemniaczane. O, wezmę sobie cebulę. W ogóle to jest cebula, którą parę dni temu wyciągnęłam z mojego ogródka warzywnego. Zobaczcie, jaka ogromna. Nie jest mi potrzebna cała, więc pokroję sobie ją tutaj w kosteczkę drobniutko. Jedna cebula na cały tydzień. Tyle starczy, bo tej cukinii tutaj nie mamy aż tak dużo. Ja jestem przyzwyczajona do tego, żeby gotować dla pięcioosobowej rodziny, to wiecie. Tutaj jak gotujemy na działce dla Was, to są to dużo mniejsze ilości. Cebulka też fajnie tutaj, żeby się zmożyła delikatnie, więc przesypuję tak troszeczkę solą. Ona też się za chwileczkę zeszkli i będzie delikatniejsza w tych plackach ziemniaczanych, w tych plackach z cukinii. Dobrze, słuchajcie, możemy zajrzeć do tej naszej cukinki. Już widać, że wypuszcza sok. Więc biorę ją tutaj sobie na durszlak i będę wyciskała. O, zobaczcie, ile wody wylatuje. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, to po dodaniu do jajek i reszty składników uzyskalibyśmy taką zupę, a nie ciasto. Pęczek pietruszki, pęczek koperku, wszystko drobniutko sobie siekam. Ale pachnie. Uwielbiam te letnie obiadki z ogródka. Muszę Wam powiedzieć, że codziennie wiele razy przechodzę przez ogródek, zjadam śniadanie w ogródku, bo przechodzę sobie koło ogóreczków, pomidorków, a tu na deserek wleci jakaś poziomeczka, truskaweczka albo jakieś jabłuszko. Super, super czas. Uwielbiam lipiec za to, że to jest właśnie taki miesiąc zbiorów. Dobrze, lecimy dalej. Słuchajcie, tutaj mam te odciśnięte cukinie. Jeżeli macie młodziutkie cukinie, to one na pewno puszczą więcej soku niż ta moja lekko przerośnięta. Teraz co robimy dalej? Dodaję tutaj parmezan. Może być tarty, może być taki w płatkach. I do tego tutaj jeszcze dodam troszeczkę fety. Fetę wezmę sobie rozdrobnie widelcem. Może być też ricotta, ale feta zdecydowanie lepiej się tutaj sprawdzi. Jeżeli nie macie, można pominąć, ale feta tak podbija smak, tak samo parmezan. Jeżeli nie macie serów, no to też czasami robię bez serów, ale zdecydowanie z serami są te placki lepsze. Nie trzeba dodawać tyle mąki. Dodałam do środka, teraz z przypraw dodam tylko pieprz i sól. Mamy tutaj sporo koperku, sporo pietruszki. Oczywiście, jeżeli lubicie, możecie dodać ziół prowansalskich, oregano, bazylię. Wszystko tutaj możecie pododawać. I do środka wbiję jedno jajeczko. Dodam nie więcej jak taką jedną czubatą łyżkę mąki. I zobaczę, jak to wszystko będzie wyglądało za chwileczkę. Za chwileczkę będziemy ewentualnie dodawać jeszcze troszeczkę mąki. Sprawdzę tutaj, jaka będzie konsystencja, jak to wszystko się ładnie wymiesza. No i dodajemy po kolei. Koperek z pietruszką, cebulkę, czosnek i naszą startą marchewkę. Teraz wszystko mieszam. Wygląda jak taka suróweczka.
Zresztą cukinię można jeść na surowo i właściwie gdyby nie dodawać tutaj jajka i mąki, to może faktycznie wyszłaby z tego całkiem dobra sałateczka. Dodać troszeczkę oliwy albo majonezu czy jogurtu i by było naprawdę jak taki pyszny dodatek do obiadu. Nie będę na razie dodawała soli, bo dodałam tutaj parmezan, dodałam tutaj fetę, która też jest dosyć słona i chyba więcej tutaj już nie trzeba. I teraz jak tak się przyjrzycie, to widać, że wygląda to bardziej jak surówka. Tej mąki praktycznie tutaj nie widać, więc dodam jeszcze jedną łyżkę. Taką płaską. Bo jeżeli dodacie za mało mąki, to będzie bardzo duży problem, żeby te placki z cukinii przewracać. A jednak ta mąka musi tutaj być, musi skleić te wszystkie dodatki. Ale to wygląda, ale to pachnie! No to słuchajcie, zaczynamy smażyć. Ja tutaj już przygotowałam sobie patelnię. Wleję tutaj trochę oleju. Możecie też takie placki z cukinii zrobić sobie w gofrownicy albo upiec w piekarniku. Och, jak ja lubię te wszystkie potrawy z ogródka. Nakładam i tak lekko przyciskam, tak żeby to się wszystko ładnie skleiło. Nie za grube, bo nie będą dobre w środku. A znowu też nie za płaskie, żeby nie było sytuacji, że nie idzie przewrócić. Szkoda, że zapachu nie idzie oddać przez monitor, bo już jestem pewna, że wiele osób by leciało do kuchni, żeby robić takie same. Czekam cierpliwie, aż zrobią się złote z jednej strony i przewrócę na drugą. To jest dobry moment, żeby zrobić sos czosnkowy, bo ja tutaj abrakadabra czary-mary już mam sos czosnkowy zrobiony. Jest to sos czosnkowy na bazie jogurtu greckiego, do tego tylko dochodzi czosnek, szczypta cukru, soli, pieprzu, no i koperek na wierzchu. Można też zrobić na przykład sos czosnkowy z dodatkiem fety. Żebyście mogli zobaczyć, co jest po drugiej stronie kadru. Tak. Wszyscy chodzą i wąchają. O, już wszystkie placuszki zaczynają się ładnie rumienić, więc przewracam na drugą stronę. Jak widzicie, nie rozwala się to. Można swobodnie chwycić pod spodem i obrócić na drugą stronę. Piękne, chrupiące. I z drugiej strony. I już zaraz rzucamy na talerze. Jeszcze może zajrzyjmy tutaj do miseczki. Zobaczcie, jeżeli w waszej miseczce po wymieszaniu tego ciasta, tu już macie część smażoną, zacznie wypływać tutaj od dołu jakaś woda, to znaczy tylko jedno, że za mało odcisnęliście swoje cukinie. Jak widzicie, u mnie się nic nie wylewa i jeżeli u was się wylewa, to nie mieszajcie tego z powrotem, tylko podczas smażenia ten nadmiar wody stąd usuwajcie. Bardziej gotowe na to, żeby wrzucić je na talerze. Ja lubię, jak one tak dookoła lekko chrupią. Nie wiem, czy dodałam wystarczającą ilość mąki. Znaczy, na pewno dodałam z tego względu, że się ładnie zlepiło w całość, ale... Nie będę dłużej przeciągać. Bierzemy je na talerz, słuchajcie. Wyglądają fantastycznie, pachną fenomenalnie. Będzie zaraz tutaj pyszny obiadek. Chyba nie idzie tego ułożyć ładnie na talerzu, więc po prostu dodaję tutaj nieco sosu czosnkowego. Jemy. Nie wiem, czy słychać, jak chrupią. Od spodu są fajne chrupiące. Obiecuję,
że tylko będziecie chodzić po ogródku warzywnym i patrzeć, gdzie jest pierwsza cukinia, gdzie jest następna cukinia. Będziecie bardzo często powtarzać ten przepis. Smacznego! Do dzieła! Uciekajcie po swoje cukinki.